Marcinie, rozpoczęliście dzisiaj przygotowania do nowego sezonu. Dłuższy odpoczynek na pewno Wam się przydał, bo ten sezon był długi i wyjątkowy, który się skończył. Trzon zespołu udało się zachować. Odszedł z pierwszego składu Kamil Łączyński, Łukasz Paul, Andrzej Misiewicz. Zostałeś Ty, Darek, Wojtek Pisarczyk, Dave Adamczewski. Doszło kilku nowych zawodników, szczególnie na pozycję jeden, nowi rozgrywający. Jak widzisz te wzmocnienie? Myślę, że to będzie solidne wzmocnienie. Chłopaki już mimo młodego wieku parę lat grają na poziomie pierwszoligowym. Do tego Groszek jest rozgrywającym kadrą 20. I uważam, że dwóch rozmarzonych zawodników na tej pozycji będą się bardzo dobrze uzupełniali. Tylko to może dobrze wpłynąć na naszą grę. Z Michałem już grałeś jeszcze w tym pierwszym sezonie, kiedy trenerem był trener Zamiński, prawda? Więc wiesz, czego się po Michale spodziewać. No, myślę, że Michał jest całkiem innym zawodnikiem niż wtedy były jego początki. Dopiero uczył się tak naprawdę takiej prawdziwej koszkówki, teraz nabrał doświadczenia i to powinno przystąpić. Marcin, jakie? Wynik pewnie będzie trudno powtórzyć z zeszłego sezonu. Liga szykuje się bardzo, bardzo wyrównana. Kogo upatrujesz wśród faworytów? Że nie będzie takiego zdecydowanego faworyta moim zdaniem, chociaż no, Kutno ma naprawdę dosyć mocny skład. To może i tak postawić w roli faworyta, ale no, moim zdaniem będzie 5-6 zespołów, które będą ciągnęły tą ligę i myślę, że pojedyncze spotkania zdecydują o tym, czy ktoś zakończy mi sezon zasadniczy na drugim czy na szóstym miejscu, tak jak było sezon temu. Jak pierwszy podpisałeś, przedłużyłeś kontrakt niedługo po zakończeniu sezonu. Czy rozmowy były długie? Co przeważyło za tym, żeby zostać w Krośnie? Przeważyło to, że z żoną stwierdziliśmy, że nie ma sensu nigdzie dalej w Polsce się ruszać. Jestem bardzo zadowolony z gry w Krośnie. Klimat, który odpowiada, więc no, nie było najmniejszego sensu, żeby coś zmienić.